Dzisiaj, tak jak napisałem, tak jak było w planach, lecimy głównie i Wendepicki na EU5. THC się pytał, czy będzie coś jeszcze, czy jakieś inne konta. Nie wiem szczerze, zobaczymy ile nam zajdzie z tym eventem epickim. Tak czy inaczej, dzisiaj jest w planach się tutaj przebrać, docisnąć lochy, potem może znowu się przebrać delikatnie, zobaczymy jak to wyjdzie. No i co? I potem dalej docisnąć i zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Jeszcze jesteśmy na takim etapie, na którym powinny te levelki fajnie wpadać. Nie było odcinka z EU5 jakiś czas, ale w zasadzie teraz to była taka stagnacja. Tu sobie zrobiłem resecik jeszcze przed streamkiem. No wiadomo, ulepszenia na ręce kupowane, czekałem na ten event epicki, więc nic nie nagrywałem. Tutaj mamy aurę dwójeczkę dopiero. No pupilki jakieś tam powoli łapę, coś tutaj się rozwijają powolutku. No ale mówię, generalnie to taka stagnacja bym powiedział na tym koncie. Tu jeszcze trenera na 8 walnąłem przed streamkiem, żeby też jeszcze było powiedzmy do... A niech to się ulepsza. Do tego klikania lochów. No i tyle, nie? Topeczka wygląda tak, no to już wiadomo, dużo osób dzisiaj skorzystało z eventu epickiego, jest piątek. THC w ogóle tutaj... Kurwa, THC, ty masz najwyższy level na tym serwerze. Jesteś, delikatnie mówiąc, oczywiście pozytywnie pojebany, you know man. Strasznie tutaj nakurwiasz. Najmocniejsza postać z tego co widzę na tym serwerze chyba. Tu jeszcze Riseman ma 257. No ale tak, ty masz chyba najwyższy level. W ogóle jak my żeśmy spadli, po pierwszych 3 dniach byliśmy tam w top 15. A teraz top 66. No ale dobrze, zaczynamy i będę epicki. Zobaczymy co nam tu ciekawego poleci. Czy ja w ogóle coś mogę jeszcze dopchnąć, może sprawdzę. Bo jak mamy fajne procenty na jakieś tam lożki takie wiecie, które już teraz mogę kliknąć, to lepiej się przebrać na jakimś wyższym levelu jeszcze. Okej, no coś się tu jeszcze kliknie, powiem wam szczerze. Mamy na grotę korsarzy. Strefa mroku, grota korsarzy to jest to. Na to mamy 8% dokładnie. Potki na 2 dni to sobie pokupuję. Mamy event Kowala, więc można to od razu sprzedawać. Nie mam niestety jeszcze runek, bo mi ciągle lecą ulepszenia. W ogóle mi nie lecą skipy, ale to nawet lepiej jak na początek. No ale niestety jeszcze runek nie będę miał w itemkach. Nie no, THC po prostu nie chciał, wiesz. THC po prostu nie chciał... No jak już był w tej gildii od dawna, to już nie chciał potem zmieniać, nie? To jest jakby zrozumiałe. Sianko Leszku, sianko ziomeczek. Dobra, 220 jeszcze wbity. Mamy jakąś klatówę dla Magusia, plus 6. Możemy rozmontować na luzaku. W ogóle nie mam golda prawie wcale na to przebieranie. No ale oczywiście jeszcze jakieś tornadko padnie. O, jest jakaś brońka dla Woja. Plus 22, fajny rozrzucik, okej. Podmieniamy. Sianko ziomeczek. Nie wiem czy mówiłem. A chyba mówiłem, chuj wie. Nie wiem, powiem wam, dzisiaj generalnie też... Dość mało spałem, żeby nie powiedzieć, że wcale nie spałem, więc dzisiaj też może być takie lekutkie rozjebundo, ale generalnie chyba będzie git. Epika wrzuć do kibla, to ci aura podskoczy. No, mogę to zrobić zaraz. Na wbicie 100 levela w 3 dni wystarczy 3600 grzybów. No, powinno wystarczyć, no. Powinno być git. Dobra, może faktycznie jakiegoś epika wrzucimy jeszcze. Żeby było. Sianko Faren, witam. 30 godzin bez snu. Powiem wam tak. Tego streama, co był chyba 2 dni temu, to bez snu miałem łącznie... O kurwa. Ale że tak z grubej rury? To miałem łącznie chyba z 38 godzin bez spania. I... Jak poszedłem spać, to zaspałem 4 godziny do roboty. Także no, nie polecam generalnie, nie polecam takiego trybu. Tak mnie odcięło, że nie wiedziałem co się stało. Ale no co, no zdarza się, nie? Dobra, brońkę od razu wymieniam, skoro już nam poleciała. I szukamy dalej tego epika do kibla, tak jak tam napisał kolega. Budzika nie ustawiasz? Mirales, miałem chyba 4 budziki ustawione tego dnia. Niestety żaden nie zadziałał. Tak szczerze. Więc no, jest jak jest. Dobra, to możemy do kibla wrzucić byleby tylko coś. Rozmontujemy od razu. Tutaj pyk. To niech na razie sobie wisi. Dobra, lecimy dalej. Nie no, powiem ci THC, że wtedy po południu to też już mi tak się oczy zamykały. Ale miałem wtedy streama, więc... Nie chciałem zasnąć, bo by nie było streama. Siedziałem zresztą na tym streamie taki przyjebany, jak zresztą widzieliście. No i co? Jest jak jest, no zdarza się. Trzeba się przestawić z powrotem na dzienny tryb życia, że tak powiem. No ale ciężko, ciężko ogólnie. Dobra, proszę bardzo, brońka dla Magusia. Fajne średnie, mały rozrzut, ale niech będzie. Tutaj goldzika musimy nafarmić. Kurwa, ale dobrą nutę ktoś dodał. Ja pierdolę. Bardzo fajna, podoba mi się. Lecimy dalej, teraz jest zwiadzik. Ale lecą bronie? No lecą, lecą, to prawda. Gram eko, potrzebuję golda, żeby móc zaliczyć jakiś skok, bo trzeba kopać gemy. Prócz misji to chyba tylko arenka mi została. No skąd możesz wziąć golda? Nie wiem jaki masz level szałciała, ale golda możesz wziąć z kręcenia kółkiem, z wieży, z tornada, z warty chociażby. Jest trochę sposobów, ale nie mam pojęcia jaki masz level, tak szczerze. Oto ja? O kurczę, faktycznie. Kto by się spodziewał? Dobra. Okej, no tu już nic nie idzie. Spróbujmy teraz tu. No brońkę w sumie wymieniliśmy, także tu jeszcze powinno coś siąść. Kurwa, jakiś taki, nie wiem, zmulony dzisiaj jestem, ale tak na chillu sobie poklikamy. Nigdzie mi się nie śpieszy, także na chillku tutaj poklikamy co trzeba. Szał ciao, dziękuję ci pięknie za Primika. Dzięki ślicznie, wariacie. Pierwszy miesiąc, mam nadzieję, że nie ostatni. Koks, bardzo mi miło. I dobra, to na razie pozostawiamy. W sumie to mogę porozmontowywać. Bo to i tak tam jakieś stare itemy. To niech zostanie, w razie czego dowiedźmy. I lecimy dalej jeszcze z tym tornadkiem. Jakiś tu jeszcze levelik wpadł, jeden, drugi. Zawsze to mocniejsze te itemki. No to tornadko coś idzie. Brońkę tylko wymieniliśmy na razie, bo akurat nam przypadkiem poleciała. I cosik tam jest klikane, nie powiem, że nie. Faren, pamiętaj o tym VIP-ku za zdanie prawka. You know, man. Miej to z tyłu głowy. Sianko, KS-Pawno, witam cię serdecznie. Ja bym na twoim miejscu gema na HP jednego dorzucił, bo tylko jednego masz. Wiesz co, to by był dobry pomysł na tej starej broni, bo ona była tylko na zręczność. Natomiast teraz jak już wrzuciłem broń na 3 staty, to wydaje mi się, że ten jeden gemik jest ok. Ale to spokojnie, z gemami to tam, wiecie, nie ma co przeżywać. Na razie to i tak, docisnę co mogę i będziemy napierdalać dalej weekendzik epicki. Sianko Senno, witam cię serdecznie. Jak mi dzień mija, Sebastian, powiem ci szczerze, witam cię oczywiście, bardzo dobrze. Bardzo dobrze mi dzień mija. Trochę jestem zmęczony, ale generalnie jest git. Generalnie jest gituwam. Dobra, tu już to tornadko nie idzie. Zobaczmy dalej. Tu na jakiś gówno loch mamy. Mamy prawie 8%, ale to nawet go nie klikam na razie. Chociaż, czy on mi da dużo? To jest ten. On mi raczej nie da dużo, ale dobra, niech będzie. Dobra, teraz tak, poczwara jeszcze do ubicia, 5%, prawie 6%. Dokładnie. Tu jeszcze tego chyba ubijemy tak samo. Mamy jeszcze na tego aligatora 4%, na wieżę mamy 2,5%. O, i na wróżka Henryka nam się od razu 1% zrobił. Ale nie wiem, czy chcę to klikać szczerze. Ten 1%. Ale zobaczymy. A na magu ile na HP klejnotów? Jeżeli masz w lochach wojownika jako przeciwnika, to wydaje mi się, że mógłbyś się zrobić takim bardziej tanki mage'em, nie? You know? W sensie, że... no żebyś ustał tam jakiegoś dodatkowego hita i mógł jeszcze walnąć kryta. Ale pod zwiadowców i innych magów, no to tak mi się wydaje, że z... no 1-2 tak samo. Dobra, to zostawiamy. Tu jakaś brońka dla woja, ale to nie ma co. Rozmontowanko. Mamy jakąś czapeczkę. Plus 23, całkiem sporo. Tu w ogóle wisiorka nie ma, ta Kunegunda. Będę musiał znaleźć gdzieś. Dobra, dalej. Teraz mamy tak. Tu mamy woja. O, zobaczcie. I cygi. Mamy karuzelę z idolami. Holy shit, man. Chyba że jest jakiś start nowego serwera albo coś takiego. No to wtedy jest wyjątek, ale generalnie są o 18. No, ja też zdałem. Mirales, ty masz 16 lat, także mi tu nie pierdol głupot. O, dobra, jeszcze nam siadło. O, jakiś łuczek, zobaczmy. Proszę bardzo, bardzo fajniusi. No kurczę, powiem wam, że oni tu się sami przebierają póki co. Póki co nawet nie musimy rolować. Siema, właśnie wbiłem i chciałem powiedzieć, że zdałem prawko. Gratulacje, Sebo. Gratulacje, wariacie. Sianko, Miliczku, witam cię serdecznie. Wipka za zdanie testu trzecioklasisty. No nie no. Ogólnie to, że Faren dostaje Vipa za to prawko, to jest wyjątek. Dlatego, że Faren się bardzo przejmował tym prawkiem, więc żeby go troszeczkę podnieść na duchu, to mu coś takiego zaoferowałem i to było jeszcze jak zaczynał egzamin. Dobra, jeszcze tą wieżę dopchamy. Jeszcze wieżyczka 4%. Powinno nam jeszcze posiadać. Kiedy piwo z widzami? Oj, nie wiem, wariacie. Nie planowałem czegoś takiego. Karolinko, dla kogo sobie życzysz timeouta? Nie wybaczę ci tego, przepraszam. Popierdoliło mi się lekutko. Ale to nie pierwszy raz. Już raz tak zrobiłem, że dałem tej osobie, która poprosiła, a nie tej, która tam miała dostać. Także mi się tak lubi pojebać czasem. No, więc piwko z widzami, nie wiem, nie nastawiałem się na coś takiego. Jak będę na jakimś evencie, może kiedyś, planuję się w końcu wybrać na jakieś PGA czy na coś. I jak ktoś by też był i będzie oczywiście pełnoletni, tak? Wiadomo. No to nie odmówię. Ale tak, żeby robić jakieś spotkanie z własnej inicjatywy, to nie myślałem o tym. Szymuś, dziękuję ci pięknie za 8 miesiąc subika. Witam cię serdecznie. Witam cię serdecznie, Szymuś. 8 miesiąc w ogóle, holy shit, man. Witam cię, Damianici, witam. Do Warszawy to się kulturalnie najebiemy. Do Warszawy powiadasz? A będę się wybierał do Warszawy w sierpniu. No. Ale to będę zajęty troszkę. Ale kiedyś, jak będę przelotem, to czemu nie? Cześć, Zwiadowca, witam cię serdecznie. No, mogłem nie zauważyć, bo sporo was pisze dzisiaj. Dobra, wieża 1.70, okej. Może na razie jebać. Może zrobimy w końcu to przebieranko. Trochę golda nafarmiłem, to mogę w sumie odebrać. Lecimy. Ciekawe, czy mi brońki jakoś dużo dadzą. W ogóle ile mi daje taka zwykła? Plus 3, minus 5, plus 5. Dobra, to nie. To brońki nie musimy wymieniać. Lecimy z innymi rzeczami. Nie THC. Nie na to lecę. Dawaj na Woodstock, pokażę ci, jak się zeruje piwo z leja. Kurwa, powiem ci szczerze, Runner Otiel, nie obraź się, w sensie nie mam tu na celu nikogo urazić, ale Woodstock mi się jakoś tak źle kojarzy. Może to jest tylko taki stereotyp. A, bez kitu. Nie, spukałem. To Maurę, no. Spukałem ją na luzie. O, proszę bardzo. Wiecie co? Chociaż brońki to ja powymieniałem. Ale ta ma na wszystkie staty. To jakby jej dać na na 3 staty, to by było nawet git. Więc no, jakoś mi się tak źle kojarzy Woodstock, jakoś tak... Nie wiem. Że taka patola trochę, ale... Nie byłem nigdy, to nie oceniam. Co najwyżej z jakiejś tam opowieści, czy z czegoś takiego. Ale ten rozrzut, no rozrzut chujowy, ale już. I tak zaraz wymienimy pewnie znowu. Mi się bardzo źle kojarzył do momentu, aż usłyszałem, że jest darmowy. No możliwe, nie wiem. Nie byłem nigdy w każdym razie. Mi też się źle kojarzył, zanim pojechałem, brudasy i menele. Pojechałem, no i co? Umyłem się raz nawet. O kurwa! Runner Otiel, aż tak? No to dobrze. Dobra, czyli co? Ze zbrojowni jeszcze paseczek chyba. To nie wiem, czy my paseczek tak szybko dostaniemy. Ile to nam daje? 2,38, a te nam dają 2,71. No właśnie. To paseczek jeszcze by się przydał. A i pancerza nie mamy, ale to jak pasek byśmy wymienili, to może by było 25%. Ale kurwa, teraz dostać ten pasek. Tak, szukanie igły w stogu siana. Że tak zarzucę takim... chuj wie czym w sumie. Za pierwszym wleci. Nie no, trochę tu jeszcze poroluję. Powiedzmy z 200 grzybów. Ale... no nie nastałem się, szczerze mówiąc. Mówię, szukanie jednego itemka to jest straszna chujnia. Buciki plus 7, pancerz na plus. Co prawda dopiero wymieniłem, no ale... jak się takie lepsiejsze trafiły, to czemu nie? Czapa, no niestety. Ale dziękuję oczywiście wszystkim za zaproszenia. O, tu plus 15. Nie jestem w stanie skorzystać ze wszystkich, ale mówię, jak ktoś się będzie wybierał na jakiś evencik, jakieś PGA czy coś, ja tam też będę, bo nie wiem, ale może. No to... o, jest paseczek, no ale... a kurwa, na razie go wezmę. I tak nam tu szybciej. I teraz... a, i tu muszę potek trochę pokupać, dobra. To trochę wolniej jeszcze. Żebyśmy mieli chociaż na miesiąc. Pewnie i tak sobie jakoś poradzą. Dobra, to możemy wziąć. Od razu jak nam już tutaj poleciało, cyk. Jak mi poleci jakiś wisior, to muszę dać na Kunegundę. Bez kitu, kurwa. Coś w tym jest akurat. O, idealnie wisior. I co nam... a, jeszcze nam butów dla Magusia brakuje. Dobra, niech będzie tak. Nie wiem, no, ja mówię, ja w ogóle... kurwa mać. Ja w ogóle nie lubię być od niczego uzależniony, tak szczerze. Jak mam takie poczucie, że od czegoś jestem uzależniony, że coś tak jakby kontroluje moim życiem, to tak wkurwiony się czuję. I staram się unikać takiego stanu. A od energetyków to już tym bardziej. Shakes? Nie no, shakes... nie powiedziałbym, że to jest uzależnienie. Szczerze wam powiem... że gdyby nie kanał... nie no, inaczej. Gdyby nie kanał, to bym grał na jednej, może dwóch postaciach. Tak, TBH. Tyle mam postaci ze względu na kanał i kontencik, no nie? Ale nie wiem, czy to jest uzależnienie. Shakesa można ogarnąć chwilę i mieć wyjebane cały dzień po tym. Dzianko Demis, witam cię serdecznie. Dobra. To jeszcze podmienimy. No i dobra, no tych poteczek już doszukam, bo gabinet mamy w sumie z głowy. Nie są te procenty jakieś wybitne. W sumie jeszcze te gemiki by się wypadało zmienić. A dobra, jeszcze portal kliknę, bo portal to w sumie zrobimy na pewno. Dokładnie. A myślałem, że obejdzie się stream bez walenia konia. Kurwa, no to wy nawiązujecie do takich tematów. Co ja wam powiem. Okej, tu w ogóle jeden portalik pokonałem, to możemy jeszcze obejrzeć, bo on zapisałem specjalnie. Energetyki są bardzo niezdrowe, w swoim życiu tylko jednego wypiłem, ale państwo nie powinno ograniczać zażywania używek. Co innego ciężkie narkotyki, przez które można być agresywnym i stwarzać zagrożenie dla innych. Ale takie energole czy piwo tylko sami sobie szkodzą, rodzice są od zajmowania się dzieciakami. Mirales, grubo poleciałeś. Ale wiesz, są osoby, co wypiją piwo i też im odpierdala, nie? Także to bardziej zależy od człowieka. Po alkoholu też możesz być agresywny. Dobra, najpierw wieża, znowu. Lecimy z tą wieżyczką. Lukas... a dobra, zaraz. Zaraz zobaczę, Lukas, który ty level w ogóle dobiłeś, tak z ciekawości. Są osoby, co muszą wypić, żeby nie odpierdalało. Ta kurwa. Jakoś to się w ogóle nazywa. Są ludzie, co jak nie wypiją, to mają taką trzęsiawę, nie? To się kurwa nazywa delirka, czy coś takiego. I że dopiero jak sobie pierdolną jakiegoś browara albo jakiegoś kielona, to się uspokajają. Kurwa mać. To jest dopiero pojebane. Nie chciałbym tak skończyć, szczerze mówiąc. Nie gadaj, że nie wiesz co to? No jak nie wiem, no powiedziałem, że delirka. Nie pamiętam nazwy, ale tak kojarzyłem. Czy masz takie coś? Sam nieraz tak pewnie miałeś? Człowieku, ja alkohol piję bardzo rzadko. Więc nie mam czegoś takiego. Ej, no co jest kurwa? My tu zmieniliśmy wszystkie itemy i chuja nam to daje. Jaki ty masz, Lukas, level? 229. No to w sumie do zrobienia. Dobra, strefa mroku. Albo nie, wróżek Henryk najpierw. Coś, co nam daje expa. Bo to jest chuj przysłowiowy. I ten do klasera miał Lukas? Wiem, tylko nie wiem, czy go ubiję na razie. Na razie się powstrzymam. Będę tu jeszcze przeglądał, bo pewnie po tym evencie epickim sporo jakichś tam itemków właśnie epickich doszło nowych. Ale to najpierw się musimy wzmocnić, że tak powiem. Mogły zdjąć broń? No, w sumie tak, ale dobra, zdobędę to sobie na spokojnie. Czemu nie działa twój kod na tańsze grzyby? Na EU4 wpisywałem. Witek! Ale to, że na stronce w sensie? Home syfygamened nie działa? Czy o co chodzi? Jeżeli ci nie działa na stronce, bo nieraz widziałem, że to się buguje, nawet mi zgłaszaliście, to wystarczy odświeżyć stronę i wtedy powinno pójść. Jest jak jest. Dobrze, lecimy dalej. Grota Korsarzy. Dociskamy. Nie, to nie jest promocja. W kodach promocyjnych w gierce, te, które wpisujesz, jak klikniesz plusik obok grzybków, to tam masz zazwyczaj kod na legendarny loch, masz tam jakiś kod na elevator i one ci dają coś w gierce. A ten kod neutral jest na stronę homesyfygame.net i dzięki niemu jak coś kupujesz, to ja dostaję z tego 5% jakby. Z tej transakcji, którą wykonujesz. I możesz mi wysłać screenka, ja to biorę do giveaway'ów comiesięcznych i tak dalej, jak używasz kodziku. Także kod twórcy działa tylko... No... Tak naprawdę wspomaga tylko twórcę, o może w ten sposób. Dobra, zwiadowca coś, jakiś hełmik +2, a my tutaj ile? +5. No okej, to na razie zostawiamy, bo już dzisiaj nie mamy rozmontowań. Lecimy dalej. Jakiś wojek też powinno siąść. Tobie też ostatnio spam codziennie dzwoni, bo do mnie i mojej rodziny tak. Nie dzwoni do mnie spam, Mirales. nie dzwoni. Nie możesz podawać numerów na... Jak cię pyta jakaś strona na przykład, że podaj numer, to do ciebie zadzwoni gorąca mamuśka, to nie podawaj, bo tak naprawdę nie zadzwoni. Będą do ciebie dzwonić z fotowoltaiki. To tak nie działa jak coś. Jak to? Ja pierdolę. No tak to. Widziałem rekin od tyłu. Będzie dzwonić zimny tatusiek? Ja pierdolę. Ale właśnie, Mirales, przecież możesz sobie po prostu zablokować od nieznajomych połączenia i wyjebane jaja, nie? Dobra, to już nam nie idzie. Okej, może coś tych gemików spróbujemy jeszcze. Jak to się ustawia? Mirales, nie wiem jaki masz telefon. Wybacz. 166. Xiaomi? No to wpisz po prostu w Google Xiaomi. Jak tam ustawić cosik. Dobra, to mały, to wyjebane. O, jest duży na zrękę, pięknie. Kurwa, to kopanie tych gemów kosztuje w chuj grzybów. Tutaj mamy wymieniony 172, to jest chyba najmniejszy. No, dokładnie, możesz też... Nie wiem jakiego masz operatora, ale możesz też u operatora sobie zablokować takie numery. Inteligencja. HP duże. Okej, kolejne HP duże. Ale to w sumie... O kurwa, tu nam może 350 polecić nawet? Nieźle. Nie wiem, Damianici. Właśnie myślałem, że temu typowi co był top 1, ale... Ludzie mówią, że on skończył granie, dostał bana. Ale nie wiem, nie interesuję się w ogóle tą aferą z tymi grzybami. Coś tam czytałem. Mag bez butów? No nie mam butów na razie. Coś tam czytałem, ale w sumie to mnie tak jakoś bardzo nie obchodzi. Jak mam być szczery. Kurwa, znowu siła. Jest zręka duża, dobra. Kolejna zręka. Szczęście. I... 173, 174, dobra. I siłkę damy Wojowi jakąś. Niech będzie tu. I to sprzedajemy. Dobra, no jeszcze parę kopań. Inta duża. Szczęście. Siła. Ostatnie. Kurwa, inta. No niestety. Straszne gówno. To możemy sprzedać. Intę dajemy powiedzmy tu i tu. I siłkę dajemy 344. No to niech będzie tu. Dobra. I sprawdźmy znowu. Dobra, Dymig Majczarz. Sianko Tomzong. Dymig Majczarz prawie 4%. Lecimy z nim jeszcze. Wczoraj był zajebisty live, bawiłem się niesamowicie. Dzięki. Cieszę się, że się podobało. Tu coś na zrękę. Kunegunda. No, niech będzie tak. Nawet w sumie gicior. Odzysk klejnotu, pyk. I sprawdźmy sobie tą waleczkę. W sumie tak się teraz zastanawiam, że mogłem... Jak mi te buty leciały, to po prostu kupować i wiecie, i dla Magusia dać, żeby nie chodził kurwa na boso biedaczek. Ale dobra, na razie wyjebane. Kurwa, ile tu uników musiało siąść. Ja za 1-2 tygodnie pokopę, teraz nie ma sensu, bo gram eko. Co ty pierdolisz, że grasz eko, jak 200 level wbiłeś w 3 dni? To nie jest granie eko, wariacie. Broń Boże. Ty właśnie, Lukas, a jak chcesz napisać, ile ci poszło grzybów na ten 200 level? Tak, żeby się porównać po prostu ze mną. Chyba że nie chcesz mówić, to wtedy spoko. Ale tak plus minus. 25k? To kurwa. To tyle samo praktycznie. A ja myślałem, że rozegrałem to jak totalny zjeb. A to się okazuje, że koszt podobny. Tylko ty grasz chyba łowcą demonów, tak? Ale łowca de... A nie, też zwiadowcą. Dobra, to nieważne. To nieważne, nieważne. Eko 25k, ale to tylko na początek. Teraz już eko. Albo obaj rozegraliście jak totalne zjeby. Nie no, Lukas akurat chyba mądrze grał. Zresztą kurde, jak ja bym mógł tak usiąść, sfokusować się na gierce, nie gadać do czatu, w sensie na streamie, tylko się skupić w 100%, to wydaje mi się, żeby to lepiej poszło. No ale byłem w tamten weekend lekko roztargniony. Więc wiecie, jest jak jest. Nasza wina? Nie no, nie wasza. Wy jesteście koksami, bo tu siedzicie. To byś dał 30, bo czat dawał dobre rady? No, generalnie dawał dobre, ale... You know. EU10 podejście drugie? Oj nie. Już kurwa, tak jak mówiłem na filmie. To był pierwszy i ostatni raz, że coś takiego zrobiłem. Że wydałem tyle siana w jeden weekend. Pierdoli mnie to już. Więcej nie mam zamiaru. Po prostu udowodniłem sobie, że mogę, to co już zresztą mówiłem, że mi się uda. To raz, a dwa. Jak ktoś się będzie pytał, jak wbić 200 level w 3 dni, to go będę odsyłał do playlisty ze zwiadowcy. Swoje zrobiłem, już mam wyjebane. Tak jak mam być szczery. Dobra, to nam jeszcze siadło. Teraz mamy Woja. Ogólnie to każdy może to zrobić i to każdą klasą. No ja wiem, Macioska, przecież ja o tym też mówiłem w filmie. W zależności jaką klasę wybierzesz, tym 200 level może być tańszy albo droższy, no nie? Dobra, tu już ciężej nam idzie. Mamy jakieś ręce znowu. Plus 4, a dla Kunegundy plus 108. Kurwa mać. Też mają stare te itemy. Więc no. Na przykład mówię, Melendez chyba na W60 jak wojownikiem wbił 200 level w 3 dni, to wydał w pierwsze 3 dni 60 koła grzybów albo coś takiego. Także... W zależności od klasy jest to albo tańsze, albo droższe. Kołek Van Helsing 0,40 jeszcze mamy na niego, z tego co widzę. Ale tak, najpierw jeszcze tą wieżyczkę. Dobra. Mamy znowu jakąś brońkę dla Woja. Plus 18, niech będzie. W sumie jak nam jakieś buciki jeszcze polecą, to spróbuję dla tego maga ogarnąć. Żeby było. Teraz mamy Woja. Też chyba siądzie. No ta wieżyczka jeszcze tutaj będzie padać. Sigma? Woją nie zrobisz chyba 200 levela? No Mirales, właśnie powiedziałem, że Melendez to zrobił. Tylko, że mówię, no to było drogie w chuj. W sumie z Sąby jakoś 15k wydał na tego Woja do 200, ale w 6 dni? A, no to wiesz, w 6 dni to tam na easy. Nie wiem, czy Paladynem da się wbić 200 level w 3 dni, czy ktoś nim to zrobił? Da się raczej. Tylko no, koszta będą podobne jak do Wojownika, albo jeszcze większe, tak szczerze. Ale wydaje mi się, że się da, no. Wydaje mi się, że na luzaku. Dobra. Inteligencja plus 24. Możemy wymienić. Tu już chyba te zwykłe itemki zacznę sprzedawać. Bo nam się powoli robi zapierdol w plecaku. Pyk, pyk i pyk. Okej, nie będzie. Mamy 18 milionów. Strasznie dużo golda. Teraz mamy jakiegoś Magusia. Dobra, to może na razie stop. Strefa mroku. Pirat Krwawonos. 3,25. A na tego kolejnego, na tą kobrę mamy też niecałe 2%. W poniedziałek startuje beta łączenia serwerów. Tak, widziałem to szczerze mówiąc, Brisinger. No zobaczymy, nie? Co z tego wyjdzie. W sumie nie wiem, co można na takiej becie testować, tak szczerze mówiąc, ale no zobaczymy. Zamkniesz oba te lochy, wierzę w ciebie? No powinienem w teorii, no kurwa, na niego jest ponad 3%. To gówno nie pada. Standardowa zabawa z wojownikami. No padnij, proszę. No, dziękuję. To mi się podoba. Coś na zrękę znowu. Wisiorek z dziurą to zamienimy, nie trzeba będzie robić. Okej, sprawdźmy jeszcze raz. Ale powiem wam szczerze, że nie idzie to tak sprawnie, jak myślałem. Myślałem, że tu wpierdolimy jakiś wyższy level. Ale tak ciężko. Dobra, tutaj mamy prawie 2% na tą. No, dokładnie. Czapeczka plus 6. A ile mi daje? Plus 9, pancerz na minus. No nie wymieniam, chyba za... Runek nie masz? No tak, no to w sumie też prawda. Dobra, i teraz ośmiornicę. Teraz może tego dociśniemy. Czy widziałeś, co się na EU3 odjebało? Tak, widziałem, że zbanowali ludzi za kupowanie lewych grzybów. Widziałem. Ale co z tego? No kurwa. Nie jest to nic odkrywczego. Zresztą... Przecież ja wam zawsze powtarzam, żeby nie kupować, bo... Może się coś odjebać niedobrego. No i teraz macie naoczny przykład. Ale tylko coś tam Tomzong słyszałem, jakieś plotki. Nie interesowałem się tym jakoś bardzo. Dobra, wiecie co? Może tu poszukamy tych butów i jeszcze ewentualnie brońki jakiejś. O, proszę bardzo, jest paseczek. Niestety pancerz na minus, ale niech będzie. Na 300 nam się przyda. No i właśnie to jest to. Jak wcześniej bym szukał paska, to by się nie trafił. A teraz przypadkiem się trafił. Także łatwiutko. Okej, są buciki. Proszę dla Magusia. Dobra, dziękuję. Sianko Kakir, witam serdecznie. Okej, git, czyli Maguś... O, i osiągnięcie jeszcze wpadło. Maguś ulepszony, można by powiedzieć. Na jaszczura 2%. Na tego. Jeszcze powinniśmy ubić. Ale kurwa, małe już te procenty. Bez kitu, runek nie mam, to jest prawda. Okej, 2,29 jeszcze. Mamy tak. Na to gówno mamy... 2% ponad, okej, siadło, niech będzie. No niech sobie leży. I co, na ośmiornicę mamy 1,72. I na kołka Van Helsinga mamy 0,66. No, malutkie te procenty, bez kitu. Broni nie zmieniałeś? Zmieniałem brońkę. W sensie, no, jak kliknąłem tyle tych leveli, to nie zmieniałem, ale na początku zmieniłem. Jaszczu, się, patrz, to już mamy, czyli tak, teraz tą ośmiornicę spróbujemy ubić. Niech leci. Dobra, niech będzie tak. I co? I to zamkniemy już dzisiaj? Wydaje mi się, że powinniśmy. I chyba wbijemy 230 dzięki temu. Czy pamiętasz jeszcze kolegę? Kateo, nie wiem, czy ty jesteś ty. W sensie... Oj, są buty dla maga. W sensie... Ty grałeś Paladynem na W50 bodajże? Czy cię z kimś pomyliłem? Bo jeżeli to ty grałeś tym palkiem, to pamiętam, a jeżeli nie, to pamiętam innego Kateo. Tak szczerze. O kurwa, nie to konto na Twitch? A. No to słuchaj, no to ciężko mi cię zapamiętać, you know. Dobra. Mamy jakiś hełmik. Minus 4, okej. No i niestety, trzeba coś wyjebać. To jest zwykły, to będzie do kibla. Coś, co mi daje najmniej kryształu. Niech będzie to. Okej, git. No ja szczura z bagien niecały 1%. Nie wiem, czy on nam jeszcze padnie. Tak TBH. No te gemy by się też wypadało wymienić, ale... Szczerze mówiąc... 50 grzyba płacić za jednego gema. I to jeszcze bez eventu twierdzy. To jest skam jak chuj. Ktoś w ogóle... O, siadło. Ktoś w ogóle pytał, jaka ręka, już ci pokazuję. To możemy wyjebać. Sianko Serex. Dobra, 0,71 na tego Van Helsinga, okej. Porolujmy trochę zbrojownię jeszcze. Nie, że zaczęli z wami, a nie u nas? A. No to nie wiem, w takim razie. Ile mi w ogóle brońki da? Kurwa, już plus 35 mi może dać. O kurwa. Ja pierdolę, jak ja mam szczęście na tej postaci do tych broni. Spopierdolony. I jeszcze idealny high roll, 35. Dobra, no to znowu procenty. No ale teraz... Teraz to już ten Van Helsing pada, tak o. 1,24 na niego. Strefa światła, Van Helsing, to jest w ogóle mag, więc to jest poniekąd blok, dobrze. Żeby chociaż na tym epiku wbić te 10 leveli. To już by było tak w miarę. Jak jego pokonamy, to wbijemy. Dobra, mamy, jakaś brońka w ogóle znowu poleciała. Siedzi. Minus 7. To zostawimy. Co tu jeszcze mi daje mało kryształu? 679, to zrobimy cyk. I coś tu jeszcze było zwykłe? Tak, wisiorek jeszcze zwykły. Okej, zobaczmy. Next jest darmowy? No tak mi się też wydaje, ale sprawdzę procenciki, żeby nie klikać na pały. Dobra, czyli... Nie pamiętam, który ja... Nie, ja miałem chyba 219, jak zaczynaliśmy. Czekajcie. O kurwa, tu jakieś stare są lochy. To, jaskiniowy skorpion. 221. 219, no. No to już sporo leveli wbite. 0,92 na komendanta Komę. No to faktycznie można by powiedzieć, że darmóweczka. Jak wygląda topka najwyższy level? Tak wygląda. Najwyższy level ma THC 258. Także... Tak się prezentuje. No... Dobrze pocisnął. Tu miałem jakieś 240, 230. No w takim top 10 chyba jesteśmy w tym momencie. Okej, dalej. Dawaj. O kurwa, tam jaka bliska próba. Czy oglądają cię jakieś kobiety, czy sami faceci? Sendo... Raczej 90% to są faceci, no. Jakieś tam pojedyncze widzki się znajdą. Ale... Generalnie faceci. A czemu pytasz? O, jak szybko! Dobra, 2, 3, 4. Pięknie. Zobaczmy sobie waleczkę. A dlaczego zapytałeś Sedno? Znaczy Sendo, kurwa. Jest taki widz, co ma nickname Sedno i mi się myli. Przepraszam cię. Plus 5, górny 700. No nie chcę, a jak to wygląda tutaj? Plus 32, może być. Tu był rozrzut chujowy, więc niech będzie. I teraz mamy zwiada. I co z tym zwiadem? 009. Czyli już 13 piętro, raczej dzisiaj nie do ruszenia. Jeszcze możemy sobie wieżyczkę spróbować machnąć. Mamy prawie 2%. I na tego zielonego T-Rexa. I Hemoridor 0,50, ale tego to nawet nie klikam, bo to jest chujnie exp. No padnij, żeż proszę, kurwa ci magowie jebani. O, dziękuję. Jakaś różka dla Magusia. No zajebista, zajebista, co by nie mówić. Pyk. Teraz tak, wojownik chyba też powinien paść. Dokładnie. Kolejna różka dla Magusia, ja pierdolę. Kto by się spodziewał? Ile to nam daje? 1300, więc... niech będzie to, pyk. No, właśnie broni, powiem tak, do broni ogólnie od samego początku tej postaci mam bardzo duże szczęście. To akurat prawda. Lecimy dalej. Kolejny wojownik. Dobra, cyk, siadło. Coś na inteligencję, plus 10, wypierdalamy. Dalej. Przyjemnie się ogląda EU5, ale to zasługa bardzo dobrej klasy, która jest prowadzona. Nie wiem, czy jest tak dobrze prowadzona. Ogólnie nie tryharduję jakoś bardzo, tak szczerze. W sensie, pomijając oczywiście te pierwsze 3 dni, to ostatnio to tak i o tej arenie zapominam, na kupca to w ogóle się nie budzę, ataków też zapominam robić, także nie jest to taki tryhard wow. No ale coś ich tam dociskamy. Dobra, staty mogę dać, masz rację Lukas. Powiedzmy, że do 1050 damy boczki, żeby było równiutko. Chodziło mi, że klasa, którą grasz, jest dobra? No, powiedzmy. Powiedzmy, że jest całkiem git. Raz, dwa, trzy. I reszta w rękę. Już nam tu się w sumie goldzik jakoś bardzo nie przyda. Dobrze. Teraz tak, wieża. Może do kolejnego maga spróbujemy. Ta wieża ładnie siada. Dla mnie pojebane jest budzenie się o północy, żeby odebrać wartę w event. A ja tak wstaję. W sensie, jeżeli śpię o północy, to wstaję po tą wartę. Ustałem sobie budzik, no. Ale to już jest, wiesz, u mnie to już jest zboczenie zawodowe, także co zrobić. Dobra, cyk. I teraz mamy Magusia. I jeszcze tego T-Rexa możemy jebnąć, bo na niego są fajne procenty. Przy okazji będziemy mogli kolejny kluczyk sobie zdobyć. Ja jak tak próbowałem grać, to na 90% zasypiałem. No nie, no teraz to na przykład bym do północy na luzie wysiedział, ale... ale jak kiedyś miałem taki tryb, że kładłem się tak 22, 23 i tak spałem powiedzmy do 7, 8 max, no to wtedy się musiałem budzić na warty. Sendo... no wstępnie mam, ale oni na razie tak dobierają takich tylko pewniaków, że tak powiem. W ogóle Dexon, możesz odpisać koledze, jeżeli chcesz, bo to chyba pytanie takie bardziej do ciebie. O ile jesteś jeszcze, Dexon, bo nie wiem. EU10 już? Kurwa, ja wam mówiłem. Ja już widziałem ogłoszenie na EU17 chyba, że ktoś gildię robi. Bo to jest jego szczęśliwy numer, czy tam chuj wie co. Także no, nie ma opierdalania się. Są plany daleko idące u niektórych. 0,90... a, na tego maga właśnie w wieży. 0,29. No to już tego nie zrobimy. 0,91 jaszczurzy rozbójnik. Spróbujmy jeszcze go ubić. I teraz chyba 7 to jest mag? Dobrze pamiętam, czy nie? Nie, 7 to jest woj. 8 to jest mag. No to i meduzy nie klikniemy, to już nie ma chuja. Nie wiem w ogóle, czy tego klikniemy, bo te procenty są takie średnie. Co jaki czas serwery EU powstają? Co 1,5 miesiąca średnio, szał ciał. Tak trzeba liczyć od daty startu poprzedniego, 1,5 miesiąca około, wiadomo. Może tydzień mniej, może tydzień dłużej. No i mniej więcej w tym terminie jest kolejny serwer. Ostatki, ostatki. Ile wbiliśmy leveli? Ciężka matematyka, 16, dobra. Nie było to takie trudne jednak. Okej, mamy kolejną brońkę, zobaczcie. Fajna broń. I plus 5 jeszcze. A kurwa, wymienię. Skoro nam już poleciała. To jest niby z kibla, ale my tu i tak nie ulepszamy na razie, więc... ale szybko to policzyłeś, Pogu. Bez kitu. 0,66 na bagienego Dragora. Dobra, sprawdźmy to. Jeszcze tu go spróbujemy docisnąć. O kurwa... ja co 3 tygodnie? Wiesz co? No ja tak czasem zarosnę, nie? Także no... Nie, raczej nie. Free to play nie jest dobre podrobienie kontentu. Dobra, siadło nam jeszcze, pięknie. I teraz mamy meduzę. Mamy jakiś paseczek. -1. Dobra, niech będzie to. Nie jestem fanem czegoś takiego, jak mam być szczery. Dobra, może jeszcze tym tornadkiem dobijemy level chociaż. I będzie finito na dzisiaj. No nieźle poszło. Myślałem, że będzie gorzej, ale jak wbijemy te 17 leveli, a wbijemy na pewno, bo jeszcze mamy awkę, to git. Ja jestem ogólnie zadowolony. W top 10 serwera raczej jesteśmy. Jeszcze tutaj topeczkę zobaczymy na koniec. EU10 za 9 miesięcy, biorąc pod uwagę, że serwer jest to 6 tygodni. Obstawiam kwiecień, początek. Bardzo możliwe, nie wiem. Ja tak do przodu nie myślę, Sendo. Dobra, mamy to. I teraz jakiś kolejny woj. Jebać to. Dajemy wzrękę. No i cyk. I tyle. Jakiś progresik zrobiony. Ty, w sumie 240 plus level, jak dobrze widzę, to ma tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A, i 6 osób. O. Tak, bo w ogóle widziałem jakiegoś screena, że Warki chyba zajebał na tego Paladyna 70 koła grzybów na prerejestracji. Także no nie ma co się dziwić, że napierdala. 158 osób ma podziemia. Upilków no to już będzie dużo, w top 20 jesteśmy. To nieistotne, to nieistotne. No, także nie jest źle. Ja ogólnie nie narzekam.